Witam 20 marca. Witam tak. Boże, uj. No jestem w trakcie choroby. Mam zapalenie nie jednego ucha. Obu uszu mam zapalenie. O, kaweczka. Dziękuję. Moi kochani, witam na porannej kawie. Witam bardzo serdecznie. I zapraszam. Bo dzisiaj mamy równonoc wiosenną. Ale to, że ten dzień jest, ma tyle godzin, co i noc, to posłuchajcie, to jest tylko jedna informacja. Jest więcej i pozwolę sobie zacytować, ale za chwileczkę. Wschód słońca był 6:17, a zachód będzie 18:25, także ten dzień trwa już 12 godzin, parę minutek. Co słychać? Jak żyjecie? Bo ja posłuchajcie, no cóż, choruję. Byłam u pani doktor wczoraj, tak? I bardzo to tutaj też sprawnie idzie, bo będąc za granicą pierwszy raz, to znaczy raz już byłam, ale to tak było przy okazji. Nie było to takie pilne, o może powiem tak, tak na spokojnie. A teraz faktycznie miałam ból i potrzebowałam pomocy lekarskiej. I pani doktor na informację, że mnie boli ucho, wzięła urządzenie, nie wiem jak się nazywa, zbadała jedno, zbadała drugie i mówi tak, o to tak, a to też. No i dostałam, no antybiotyk to jest raz, drugi antybiotyk w postaci kropel do usznych, no to sobie tak biorę i się wygrzewam. To tak jak widzicie, nawet, i to mi pomaga, pomaga mi nawet wygrzewanie tutaj tej strony taką ciepłą poduszką. Pomaga, bo mniej boli. I biorę także do tego przeciwbólowe. Chyba wygląda na to, że pierwszy raz mam zapalenie. Pierwszy raz w życiu mam zapalenie ucha. Nie przypuszczałam, że to jest aż taki ból, że to tak boli, że trzeba brać przeciwbólowe, mimo że się bierze leki. Kochani, witam Was cały czas i bardzo serdecznie. I pozwolę Wam, pozwolę sobie Wam przeczytać, że jak to jest. No, że mamy dzisiaj pierwszy dzień wiosny, kalendarzowa jest 21. To o tym wspominałam. To jest taka informacja u mnie znana. Ale tutaj zacytuję za taki portal jest bimkal.pl. Kiedy przypada pierwszy dzień wiosny? Należy rozróżnić dwa pojęcia. Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, który zawsze przypada 21 marca i to już się z tą informacją z Wami dzieliłam, oraz pierwszy dzień wiosny astronomicznej związany z równonocą wiosenną. Równonoc wiosenna to moment, kiedy Słońce przechodzi przez punkt Barana, gdzie promienie słoneczne padają prostopadle na równik i są równocześnie styczne do jej powierzchni przy biegunach. Od tego momentu przez pół roku biegun północny będzie bliżej Słońca niż biegun południowy. Przez pół roku będzie oświetlać mocniej półkulę północną, na której położona jest Polska. Najczęściej ma, no to ta wiosna, prawda, astronomiczna, no to o tym mówimy, najczęściej ma to miejsce w okolicach 20 lub 21, w tym roku jest to 20 marca. No i oczywiście zdarza się to, że ta wiosna astronomiczna na przestrzeni lat spotyka się w tym samym dniu wiosna astronomiczna z wiosną kalendarzową. A skąd się to wzięło? W 325 roku naszej ery równonoc wiosenna wypadała 21 marca. I Sobór Niceński sugerował się tym terminem, by obliczyć datę świętowania Wielkanocy. Jednak ze względu na niedokładność kalendarza juliańskiego w XVI wieku równonoc przesunęła się na 11 marca. W wyniku wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego w 1582 roku, no to tak jak kilka dni temu Wam mówiłam, termin równonocy wypada wcale, no tak jak teraz, 21 marca. Ale to jest taka ciekawostka, to tak, że w pierwszy dzień wiosny kalendarzowej odbywa się wiele różnych świąt. Chociażby Międzynarodowy Dzień Astrologii. Ja to bym powiedziała, że powinien być Międzynarodowy Dzień Wróżek. Światowy Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy Dzień Planetariów, Światowy Dzień Poezji, Dzień Wagarowicza, ach, o którym mówiłam, no Dzień Wagarowicza to już tyle lat, czy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją. O, to już tak wszystko. Kochani, cieszę się, że jesteście, cieszę się, że mogę pić sobie z Wami tą moją kaweczkę.
I siedzę i tak, wiecie, założyłam ten szal. Siedzę w tym szalu, to tylko szale zmieniam. I czuję się jak szariwari. A co to jest szariwari? Nie wiem, może wy wiecie. Bo u nas to jest stacja radiowa. Jest radio niemieckie Charivari. I jak pierwszy raz usłyszałam reklamę w radiu, że Charivari, Charivari, mówię, Boże, a coż to za tajemnicza nazwa? Noż to nie jest niemiecka nazwa Charivari. Tu jest owszem antenę Bayern 1, 2, 3, 1, 2, 3. I posłuchajcie, muzyka w antenę radiu Bayern jest, no, jak powiem, 95% angielskojęzyczna, amerykańskie piosenki. No tak trochę się czuję też jak w Polsce, jak leci to radio, bo u nas też tych zagranicznych piosenek, zresztą przebojów, nie, to nie o to chodzi, że to nie wiadomo jakie. Tylko ja uważam, że jak człowiek jest w jakimś kraju, to chociaż tych, no 50 na 50, no też bym posłuchała, jakie są te niemieckie piosenki, ale to się trafi raz na ileś. I tak sobie choruję, będąc w domciu. A posłuchajcie, na zewnątrz prognoza miała być minus 7, a było tylko minus 2. Także to taka ta wiosna. Ale widzę, że jak przeglądam Facebook, bo już teraz będąc, tak powiem, na chorobowym, mam czasu, no sporo czasu i co? Cóż robię z tym czasem? Siedzę na fejsiku i oglądam, jak ktoś rzuci w Polsce takie zdjęcie, u nas zima. Koleżanka, filmik, Ciesia, Gatko, u nas zima, ostatni dzień zimy, no oby ostatni. I tak się okazuje, że nie tylko tutaj u nas, tylko chyba to nad całą Europą jest tak lekko śniegowo. No wczoraj, posłuchajcie, to aż było śmieszne, robiłam też kilka zdjęć, po prostu była taka zawieja śnieżna w ciągu dnia. Tylko ten śnieg topniał, bo ziemia jest już w miarę przecież ciepła. Także to taka pogoda zimowa. No, kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Ale mamy jeszcze marzec w marcu, jak w garcu, jakie są przysłowie. I tak, kochani, ale co jeszcze jest na ten 21 marca, na pierwszy dzień wiosny, czy na 20 marca, na pierwszy dzień wiosny, jak zwał, tak zwiał. Pamiętacie? Bo ja pamiętam. To jest jeszcze topienie marzanny, czyli tą zimę, tą królową zimę żegnamy i ta marzanna, że tak powiem, wrzucamy do rzeki i ona odpływa. Nie wiem, jak to jest teraz, ale ja, będąc w szkole podstawowej, to chodziliśmy nad rzekę tą marzannę topić, także robiło się tą marzannę i puszczaliśmy i, tak powiem, zima odchodziła. No to może to tak jest, że ta zima nie chce odejść, bo może nikt nie chce tej marzanny, że tak powiem, utopić. Może warto byłoby wrócić. Witam, Mariole. Witam panów, witam panie. Cieszę się, że jesteście i cieszę się, że mogę się z wami dzielić tym, co tutaj się dzieje, ogólnie co się dzieje, bo wiecie, jest to dla mnie taki rodzaj takiego pamiętnika. Kiedyś się pisało taki pamiętnik, tak powiem, zeszycik. No, myślę, że pisać to zawsze można. Ale teraz jest taka forma, że można nagrać i zawsze można wrócić. I bardzo mnie cieszą komentarze, bo kiedyś nagrywałam między innymi no to, z czym miałam problemy. Na przykład jak poradziłam sobie z kamieniami nerkowymi. I od czasu do czasu właśnie ktoś komentarz wpisze, dzieli się, pyta się, jak to u niego działa, u niego, że są tacy, że też już wypróbowali. No to jest takie przyjemne i cieszę się, to już któryś raz mówię, że mogę w ten sposób pomóc. Moi drodzy, miłej soboty. Mam nadzieję, że choroba będzie powoli ustępować. No ustępuje, ten ból ustępuje, ale no faktycznie. Faktycznie ból ucha jest paskudny. Do zobaczenia. Miłej soboty. Jadziu, pozdrawiam. Mariola.